Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj, słuchajcie, przyjechałam do Reutlingen i tak się przejdę trochę po tym mieście i pokażę wam, ile tutaj jest uchodźców. To znaczy pokażę wam, jak właśnie ci imigranci, ci tacy, co przyjechali tutaj, jak zaczepiają ludzi i w ogóle jakich jest dużo. Także patrzcie uważnie, bo będziemy zaraz kontynuować przygodę z Reutlingen. Przechodzimy pod mostem, na górze oczywiście tory kolejowe, pociągi jeżdżą. No i zbliżamy się do centrum. Tak naprawdę tu już jesteśmy w centrum. O, graffiti ładne. Ale szczerze mówiąc, to myślę, że to po prostu młodzież namalowała, a nie osoby, które przyjechały. Chociaż Kosowo tam pisało jakieś. Serbia. Autobusik ładnie przyjechał i proszę, główne miasto, ludziki chodzące w tą i z powrotem. No i zobaczcie, jak wygląda. Póki co, szczerze mówiąc, to nie widzę jakichś masowych ludności z innego kraju. Tylko nas widzę. Tutaj jest taki jeden stojący. Nie to, no. Ale tak nie ma. Czy widzisz kogoś? Nie widzę nikogo. Puste miasto. Przechodzimy. Dobra, tam zaraz pójdziemy. Ale teraz musimy iść w drugą stronę. Idziemy w drugą. No, idziemy w tą stronę. Ale widzicie, czy widzicie kogoś na ulicy żebrającego? Bo ja nie widzę. Jakoś nikt nie siedzi, nie żebra. Nie ma nikogo. A to jest centrum miasta, oczywiście. Teraz przejdziemy się takimi bocznymi uliczkami. O! Naprawdę boczne uliczki, sami widzicie, nie wyglądają zbyt fajnie. O, ale też nikogo nie widać, żeby ktoś tutaj stał. Nie wiem, masowa jakaś ludność, dziwna. Niczego takiego nie ma. No to jest tył budynku, dlatego kosze. Idziemy dalej. Tu jest cały czas boczna uliczka. Także to jest centrum Reutlingen, ale cały czas jesteśmy na jakiejś tam bocznej ulicy. Także widzicie, nie jest ani brudno. Tu w ogóle jest jakieś kafe. O, może być ciekawe. Możemy było tu przyjść. Tutaj jest Subway. Tam sobie jakaś młodzież siedzi. Sobie coś jedzą. Gadają. Tutaj zobaczcie, chciałam nagrywać dalej, ale strasznie pada. Tutaj już Paolo w kapturze. Widzę, jak kamerka cała jest pokryta deszczem. Ale chcę wam jeszcze pokazać, przejdziemy się trochę tutaj po Reutlingen i zobaczycie po prostu, jak wygląda. No, czy jest czysto, czy nie czysto. Bo według mnie jest czysto. Także patrzcie. No i sobie idziemy ładnie. Proszę bardzo. Graffiti jakiś jest. No ale tak, słuchajcie, to naprawdę tutaj nie ma jakichś ludzi siedzących na ulicy. Co prawda dzisiaj akurat pada deszcz, ale tak czy inaczej ja nigdy nie widziałam. No zdarzają się jakieś jednostki pojedyncze, jedna osoba stała, taka powiedziałabym, ale przeważnie każde miasto ma taką stałą osobę, która gdzieś tam się pojawia i zbiera pieniądze. A
A właśnie takich jakichś skupisk, takich ludzi, to czegoś takiego nie ma. Tu. No akurat tutaj z boku był. Zobaczcie, tam jeszcze wam pokażę, ale tam też nic nie widać. No i tutaj są oczywiście ludzie. I można popatrzeć, czy coś się dzieje. Kurczę, pada mocno. Więc zobaczcie, teraz jesteśmy w Reutlingen. No już jest taki wieczór, powiedziałabym. Jest przed 18. Nie, która jest? Po 17. Jest po 17. No i zobaczcie, tak wygląda. Ludzie sobie tupczą. Także nikomu nic nie zagraża. Nie ma żadnych dziwnych sytuacji, które by powodowały, że ludzie by mieli się bać, mieliby nie chodzić, bo sobie chodzą. Tutaj widać, że ktoś tutaj siedział i faktycznie zbierał pieniądze, nie widać go teraz. To jedna osoba, tam była jeszcze jedna, być może to jest ta sama, tylko się przyniosła. No, także tak wygląda. Jeżeli chodzi o osoby z zewnątrz, to też ich nie widać. Też nie ma. No, także czy strach jest? Raczej nie. Także widzicie, zwyczajne miasto, zwyczajna ulica i ludzie sobie zwyczajnie chodzą i nic się nie dzieje. Także możecie zobaczyć w ogóle, jak wygląda. I jeżeli na przykład chcielibyście się przeprowadzić tutaj do Reutlingen, czy to miasto wygląda strasznie, czy byście się tu bali chodzić. No ja mówię, teraz jest po godzinie 17, już zaraz będzie się ciemno robiło. Oczywiście, że chodzą sobie, widzicie, chodzą sobie grupki. To na przykład byli jacyś tam, którzy przybyli tutaj do Niemiec, ale czy uważacie, że jest strasznie? Czy uważacie, że jest niebezpiecznie chodząc tu? Bo ja na przykład tak nie uważam. Tu na przykład mijamy po lewej stronie też osoby, które przybyły. No i jakoś sobie szły normalnie. Nikomu nikt nie zawadzał. Nikt nie jest agresywny, także muszę wam powiedzieć, że ja takich zdarzeń tutaj nie widuję i nie doświadczam. I dobrze. Nie? No już się robi ciemno, także zaraz już nie będzie nic widać. Jeszcze trochę wam pokażę i kończę. W stronę dworca w Reutlingen. No i tak naprawdę jesteśmy w centrum miasta. Tutaj sobie chodzę. Także nic się złego nie dzieje. Można sobie spokojnie chodzić. Tak jak wam powiedziałam, już jest po godzinie 17. Robi się ciemno. W Niemczech o godzinę dłużej jest widno. No więc robi się już ciemno, ale jeszcze mogę nagrywać, więc spokojnie nagram co nieco. Także przed dworcem w Reutlingen jest taki park. O, tutaj nawet i czasami siedzą ludzie. No ale teraz jest, znaczy dzisiaj w sumie nie jest zimno, bo to jest jeden z tych dni, gdzie jest cieplej niż w inne dni, poprzednie było.
ale... No ale nikt nie siedzi, go nie widać. Nie ma też jakichś tłumów dziwnych ludzi zebranych, którzy by straszyli nas. I żebyśmy się musieli bać tych ludzi. To też czegoś takiego nie ma. No przed chwilą nawet nas minęła dziewczyna w mini była. No dostałam też taki komentarz, żeby ubrać się w mini i zobaczyć, bo wtedy bym nie mogła przejść, bo bym była zaatakowana. Tam dziewczyna szła i jakoś nic jej nie dolegało. Wchodzimy do tamtędy, do Geschlossen. Dobra, chcemy. No i słuchajcie, teraz jesteśmy na dworcu. Reutlingen. Tutaj ludzie się spieszą na pociąg, biegną szybko, bo właśnie przyjechał jakiś. O, nawet dwupiętrowy, taki większy, taka lokomotywa ładna. No super. Także generalnie nic nie widać, żeby coś się tam działo i żeby ktoś tutaj wystawał. Chociaż czasami tutaj w tunelu muszę wam powiedzieć, że siedziała pani i zbierała pieniądze. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie. Nie, dzisiaj nie ma. O, i tak to wygląda. Nordstadt. Tak wygląda. Widzicie, jak już ciemno się zrobiło. Także będę kończyła. Kochani, ja już kończę ten filmik. Krótki. Chciałam wam tylko pokazać, to jest taka moja odpowiedź dla tych, którzy powiedzieli, że ja mówię na temat imigracji, imigrantów, uchodźców. I na temat tych ludzi wypowiadam się, idąc sobie tam blisko pola. No więc chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj chciałam wam właśnie pokazać. Chciałam wam pokazać Reutlingen i tutaj jak tu wygląda. I czy faktycznie są ci ludzie tacy, których musimy się bać. W sensie, że siedzą gdzieś tam imigranci i my się ich boimy, bo może nam się zdarzyć jakaś krzywda. To powiem wam, że czegoś takiego nie ma. Pokazałam wam dzisiaj, jak wygląda w Reutlingen i pokazałam wam normalne przejście ulicami. Generalnie już słońce zaszło, już jest późno, jest po 17 i po 17 już się robi szaro. Więc może być niebezpiecznie i faktycznie w tym mieście byłoby niebezpiecznie, to moi drodzy, byście to zobaczyli. Pokazałam wam, że faktycznie są jakieś poszczególne jednostki, które zbierają pieniądze, natomiast nie ma tych ludzi masowo i moja przechadzka była po centrum miasta, po centrum, także aż doszliśmy tam do dworca. Na dworcu też widzieliście, że takich osób nie ma, koło dworca też nie, więc generalnie no chciałam, żebyście też zobaczyli, bo niektórzy piszą komentarze cudownej treści, że jest tak okropnie w tych Niemczech i mnie zastanawia tylko jeden fakt, dlaczego ci ludzie jeszcze mieszkają w Niemczech, dlaczego oni się po prostu nie wyprowadzą, skoro uważają, że jest tak źle i tak okropnie w tych Niemczech, to po prostu mogą się zabrać i wyjechać. Skoro tak uprzykrzają życie im osoby, które przyjechały tutaj z zewnątrz, z innych krajów. Także zawsze, kochani, możecie się wyprowadzić i z powrotem przenieść na przykład do Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra, ja już kończę tą swoją pogadankę. Oczywiście zapraszam was na następny filmik i cieszę się na każdy komentarz, który jest fajnej treści. I oczywiście odpowiadam, staram się odpowiadać na wszystkie komentarze i zapraszam was serdecznie na następny film. Pa, pa!